Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dniu dzisiejszym wystawiamy BMW M3 Denit Rozeniaka na kopart. Jakiś czas temu Denit Rozeniak wrzucił, mój samochód miał pecha, czyli M3 G80 jedzie na złom. Niestety miał chłopak wypadek, samochód się porozbijał i dzisiaj sprawdzimy, jak mogłaby wyglądać taka aukcja na kopar, gdyby ten samochód był wystawiony i porównamy go z innymi egzemplarzami, które właśnie są w tym momencie na aukcjach. Startujemy, w pierwszej scenie widać, że samochód próbują wciągnąć na lawetę i będziemy od razu widzieć uszkodzenia. Uszkodzenie główne, lewy przód, czyli na kopart wrzucamy go jako left side damage. Dodatkowo możemy dorzucić undercarriage, ponieważ widać, że dostał po dole, uszkodzona felga, lewy przód, uszkodzona tylna felga, tylny błotnik lewy, drzwi jedne, drugie lewe, błotnik przód i lampa uszkodzona. Dodatkowo na pewno uszkodzone będzie zawieszenie w tym samochodzie, więc do wymiany. Absorber belka nie wygląda, żeby była uszkodzona. Standardowe uszkodzenie autostradowe, odbił na lewą stronę, uderzył w barierki. Z tego, co już przeglądaliśmy ten filmik, właścicielowi oraz osobom, które z nim towarzyszyły, nic się nie stało, więc to jest generalnie najważniejsze, bo samochód to rzecz materialna, więc ubezpieczalnia wypłaci i tyle się pewnie z tego skończy. Lecimy dalej. Co mi się jeszcze dodatkowo rzuciło w oczy, to jest klamka od drzwi uszkodzona, atrapka na błotniku oraz listwa progowa karbonowa, która jest droższa. Zdjęty mamy przedni zderzak, uszkodzone nadkole, więc generalnie ta część cała tam będzie uszkodzona. Może być ściana grodziowa początkowo od uszkodzenia koła, więc mogło to lekko tam dobić. Oznaczenie tego samochodu na ten moment dajemy jako start, ponieważ nie wiemy w sumie, czy silnik odpala, no ale nie widać jakichś większych przeciwwskazań, więc tak pewnie by został oznaczony. Przebieg, wiadomo, trzeba by było sprawdzić. Z tyłu lewy zderzak jest także uszkodzony, więc mamy na razie przednią stronę oraz zaczyna się nam wchodzić na lewy tył. Dlaczego powiedziałem, że na początku, że oznaczamy go na razie jako left side? Ponieważ jak będzie miał więcej uszkodzeń, no to będzie trzeba go oznaczyć jako all over, czyli z każdej strony. Tak jak widzimy, zderzak jest, więc na aukcji wystawiamy go gdzieś tam, kładziemy go z boku i powiedzmy, że można się domyślić, czy jest zderzak, czy nie ma. Jeśli będzie widoczny na zdjęciach aukcyjnych, no to zderzak przyjedzie. Jeśli będzie niewidoczny na zdjęciach aukcyjnych, to zderzak może do nas nie dotrzeć, więc to też jest takie istotne, ale na nim nie widać jakichś większych uszkodzeń. Lewa strona pewnie będzie uszkodzona zderzaka, poza tym ma tutaj zrobione, z tego co kojarzę, z firmy Reventon naszej polskiej, robią właśnie takie karbonowe dokładki, dość ciekawe. Kolejna scena, jak już rozładowują ten samochód, no i tak jak wspomniałem wcześniej, uszkodzony jest jeszcze prawy błotnik, prawe lusterko, prawe drzwi, listwa progowa pewnie też będzie uszkodzona, tylne drzwi także uszkodzone, więc śmiało można go od razu oznaczyć jako all over. Widzimy, mamy wybitą deskę i wybitą kurtynę, przynajmniej na ten moment jest to widoczne, więc oznaczamy sobie dodatkowo airbag deploy, czyli wybite poduszki. O, proszę bardzo, właściciel mówi, że została uszkodzona miska olejowa. My jako dobry sprzedający wystawiamy, że samochód jest niepalący, ale można by go wystawić, bo jeszcze pewnie resztki oleju tam są, odpalić go jako start. Ale znając życie, jak wybiło mu poduszki, to wystrzeliło mu także klemę pirotechniczną, więc pewnie się nie da go odpalić, więc samochód oznaczamy jako E. Także właściciel tu powiedział, że też są chłodnice uszkodzone, no ale to musimy niestety później wyczytywać ze zdjęć, które zrobimy po czterech kątach. W środku zrobimy zdjęcie tabliczki znamionowej, przebiegu licznika, no i generalnie tylko tyle tych zdjęć tam wrzucimy. Za dużo też nie będziemy ich wrzucać. Zrobimy oględziny 360, jak to na nowych aukcjach kopartu wygląda. W środku też zrobimy 360, żeby to była naprawdę dobra aukcja. Wcześniej mówił, że jedynie z rzeczy, które tam nie zostały uszkodzone, to była klapa, lotka, z tyłu wydek, który ma przerobiony z Akrapowicza, więc naprawdę bardzo fajny wydek. Ktoś tutaj jak będzie kupował ten samochód, bo znając życie się znajdzie taka osoba, z ubezpieczalni, no to na pewno się obłowi takimi dodatkami. Drzwi nam się nie otwierają, standardowo uszkodzenie w błotnik pocisnęło, nie idzie otworzyć drzwi, deska wybita, kurtyna wybita, środek cały porozwalany, poduszka kierowcy, poduszka kolanowa, no naprawdę spore uszkodzenie. Raczej wątpię, czy byśmy licytowali
kierowali ten samochód, ponieważ jest to naprawdę ryzykowne uszkodzenie, tak jak miska jest uszkodzona, więc może być padnięty silnik. Na części może naprawdę jakby była dobra cena, no to warto by było, choć te takie dodatki, które tam są, które się uchowały w tym samochodzie, no to można by było gdzieś tam sprzedać na pewno za jakąś fajną kwotę. Wejdźmy teraz na Kopart i sprawdzimy, jakie aukcje są wystawione z BMW G80. Porównamy z rozbitą, którą przed chwilą oglądaliśmy i sprawdzimy mniej więcej, za jaką cenę mógłby się taki samochód sprzedać. Niewiele aukcji jest wystawionych, około 10. Wchodzimy na pierwszą, lepszą aukcję. Samochód, nie wiadomo jaki przebieg, tak samo byśmy wystawili niebieską BMW-kę. Title pewnie by był nadany poprawny. VIN, no to oczywiście byłby. Przebieg niewiadomy, bo samochód prawdopodobnie nie odpala. Sprzedawca, pewnie ubezpieczyciel. Główne uszkodzenie dalibyśmy all over, dodatkowe uszkodzenie undercarriage, przybliżona wartość tego samochodu, no to tu jest 104 tysiące dolarów, tam mamy dodatki, mamy w środku fotele kubełkowe, no generalnie pewnie gdzieś koło 140 tysięcy dolarów można by było dać jego wartość przedwypadkową. Kolor oklejony niebieski, a jaki oryginalnie, trzeba by było sprawdzić. Silnik 3-litrowy, cylindrów 6, skrzynia z tego co kojarzę automatyczna, ale do sprawdzenia może być automat. Napęd, z tego co wiem, tamten miał na tył, a tutaj jest na wszystkie 4 koła, dlatego w sumie tą wartość troszeczkę chyba tam zawyżyłem. Powiedzmy, że gdzieś koło 120 tysięcy dolarów można by było wystawić. Paliwo, benzyna, kluczyki byłyby, tutaj akurat ich nie ma. No i generalnie dane aukcji to już by się wystawiło, zdjęcia byśmy porobili, no i sprawdziliśmy sobie w porównaniu do tego. Patrząc na Szkodę jest powiedzmy podobna, ponieważ lewa strona jest cała przejechana, przednie koło także rozwalone, zderzak w tym samochodzie się znajduje, my byśmy go wrzucili na aukcję z tamtego samochodu, żeby był widoczny, więc tak, żeby był zderzak. W tym wypadku jest uszkodzona także maska, ten samochód w sumie to mi nie pasuje, czy jest niepopodrabiany, no ale powiedzmy, że nie jest. Przechodząc sobie do tyłu, nie ma jakiegoś większego uszkodzenia, więc podobnie i tu jest prawa cała strona nieuszkodzona, dlatego mamy tylko front end i side, a my byśmy dali w tamtym wypadku all over. Przejdźmy sobie jeszcze do jednego jakiegoś samochodu, znajdźmy takiego super szrota wystawionego, proszę bardzo, kolejna M3, ale w prześlicznym kolorze, strasznie mi się podoba ten nowy kolor od BMW-ki, ten taki zielonkawy, dostał tak poważnie w prawą stronę. Tak jak widzimy, cała ściana grodziowa, to wszystko będzie posunięte. Silnik, pewnie łapy połamane, zawieszenie całe wystrzelone. Poza tym lewa strona no nie jest uszkodzona, tył też nie. Taki dość ciekawy egzemplarz na części. Fotele też z tej gorszej wersji, o ile można nazwać w BMW M3 jakąś gorszą wersję. Widzicie, jest tabelka cała przełamana. Generalnie szrot, bardzo mocne uszkodzenie. Tutaj mamy wartość 95 tysięcy z napędem na tył, więc tak jak mówię, tam gdzieś koło dajmy 120 tysięcy można by było oscylować o poprzednią wartość. No i za ile takie samochody można zakupić na aukcjach? Generalnie BMW M3 w wersji Competition chodzą na aukcjach no, z takim uszkodzeniem to poniżej 30 tysięcy, ale jeśli chodzi o jakieś takie egzemplarze, które można by było licytować, to gdzieś w okolicach 40-45 tysięcy dolarów na aukcji. A teraz za ile moglibyśmy wylicytować samochód od Nitrozyniaka? Jeśli mielibyśmy go jakoś wyceniać, pewnie bym go licytował maksymalnie do 30 tysięcy dolarów i to patrząc, że jedynie na części, bo jeśli miałbym go komuś polecić i licytować sam od siebie, to pewnie bym nawet do aukcji nie podszedł przez uszkodzenia, które są i nie wiadomo, czy silnik jest palący, niepalący, a jest uszkodzenie undercarriage, przez co jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że silnik może być tutaj uszkodzony. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli zobaczycie kiedyś aukcję z ubezpieczalnią właśnie tego samochodu, który dzisiaj przedstawialiśmy, koniecznie nam go pokażcie, bo chcielibyśmy aż sprawdzić, za ile u nas w Polsce taki samochód będą chcieli sprzedać. A jeśli interesuje Was import samochodów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady czy z Japonii, zapraszamy do kontaktu, który macie zawsze w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!